Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Górki 17. No i powiem szczerze, że miałem przypadek taki, że doszedłem do momentu, gdzie chłopaki mi automatycznie zeszli do kanału. Nasz nowy przyjaciel Wasyl po prostu nas olał, a miał dużo granatów i innych fajnych rzeczy i musiałem przemyśleć, czy wrócić z powrotem do poprzedniego momentu i nie popełnić tych błędów, a także otworzyć save, na którym bardzo mi zależało, czy iść po prostu dalej, ale stwierdziłem, że wrócę do poprzedniego momentu i rozegram to dużo, dużo, dużo lepiej, przynajmniej mam taką nadzieję, że rozegram to dużo, dużo lepiej. Dobra, więc tutaj mieliśmy notatkę, mieliśmy tak samo skrzynkę do ograbienia. Bierzemy wszystko, nie damy teraz Wasylowi niestety tych rzeczy. Zobaczmy w ogóle jak Wasyl wygląda, bo skoro wiemy, że nas oleje, goły granatów nie dostanie. Granaty dostanie, myślę, Trantin właściwie. Dobra, pistolet na strzałki w sumie też nie. Wasyl będzie biegał z kijem, to max co może dostać i to wszystko. Chłopaki są w miarę zdrowi, w miarę, nie mówię, że są w świetnej formie, ale są w miarę zdrowi. Owicz, co ty dostaniesz do... Aha, Uzi i miał dostać Trantin. Owicz w sumie może postrzelać pistoletem na strzałki, nie ma z tym żadnego problemu. Wodzu oczywiście z tym. Kto będzie rzucał? Ty będziesz rzucał granaty, strzelał z Uzi. Owicz strzelał ze strzałek z tego. No, w sumie to też może dostać Owicz wódkę, jak nie Rusek. Ja chciałem dać Ruskowi, ale skoro robi takie sceny nam potem, to nie ma sensu. No i jak polazłem tutaj niżej niestety. A może tutaj jeszcze jest ok. Stać i nie ruszać się! Jak możecie kraść w takim miejscu? Może nie zauważyliście, ale dzieją się tu dziwne rzeczy. Jak dostaliście się do miasta? Pieniądze mogą otworzyć każde drzwi. Nie wiesz o tym, przyjacielu? Możemy się z wami podzielić łupem, jeśli chcecie. Odłóżcie to natychmiast! I lepiej martwcie się o swoje życie, a nie o pieniądze. No, i dostajemy jakieś tajne dokumenty. Dobra chłopaki, sprawdźmy co tu mamy. Owicz, chodź tu i przyjrzyj się tej skrzyni. To nie jest skrzynia. Proszę, jaki szef potrafi być miły, gdy czegoś chce. To mi wygląda na jakiś dziennik. Napisany po polsku. Spręż się, Owicz. Mamy mało czasu. Masz czas, by zginąć, szefie, a nie masz czasu na czytanie. Dobra, co tam jest napisane, Owicz? Wczoraj, gdy się upiliśmy, zaczął mówić o generale Kozowie. Powiedziałem, że Kozow chyba trzyma święty kielich w tym laboratorium, skoro go tak strzeże. Zdaje się, że nie powinienem był tego mówić. Kozow przechodził obok i wcale go to nie rozbawiło. Teraz się boję, co ze mną będzie. Święty kielich! To ciekawe określenie! To chyba metafora! Najwyraźniej Kozow za wszelką cenę chciał utrzymać laboratorium w tajemnicy! Wiem, że to metafora. Jednak sądzę, że dość dziwna. Tak czy inaczej, nie mamy czasu na dyskusję. Skierujmy się do kanałów. No właśnie, i teraz taka sytuacja, że jak podejdę, też nie chcę podchodzić teraz tutaj niżej, tam gdzie Trantin właśnie poszedł, to nam się załączy przejście do kanałów, z których nie bardzo będzie można wyjść. No i będzie to problem, a nie chciałbym, żeby nastąpiła taka sytuacja. Więc myślę, że chcę zbadać na pewno jeszcze dwa miejsca tutaj. Jedno z tych miejsc to jest miejsce, które było zasypane kamieniami. Uważam, że coś tam na pewno będzie. O właśnie, z tą butlą z tlenem, ale no nie bardzo mogę cokolwiek tu zrobić, chyba że mogę to podpalić jak w jakiś sposób. Kamienie. Kupa kamieni. Nie
nie bardzo. Może będę mógł rzucić... Może zapałkami będę w stanie coś z tym zrobić. Użyj zapałek na butlę z tlenem. Nie bardzo. No dobra, jak mamy tlen, to co? To przydałby się acetylen. Okej, okay, czyli mogę do niej strzelić. Super. Zrobimy małą eksplozję. Straciliśmy niestety jeden pocisk. No dobra, ale mamy tutaj kolejną skrzynię, co mnie bardzo cieszy. Mała drewniana skrzynia. Wow, wyrzutnia napalmu. Napalm, pocisk, żywność. Dobra, ale jak to działa w ogóle, tak z ciekawości? Pocisk. Aha, maksymalne obrażenia 200. Istna Armagedon. No to dobrze wiedzieć, a napalm? Maksymalne obrażenia. Podręczna wyrzutnia napalmu. Używając jej należy zachować szczególną ostrożność. Szczególną ostrożność. Dobra, myślę, że wyrzutnie napalmu. No, wyrzutnie napalmu damy naszemu Francuzowi. Bo jest to dość poważna broń. Nasz wodzu potrafi i tak już podpalać w dość fajny sposób. Mowicz walczy z tym. Więc myślę, że damy naszemu koledze z Francji taki napalm. Będzie strzelał Suzy z napalmu. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie jak to się wszystko skończy. Tutaj mamy pocisk. Armagedon. Dobra, to niech może wódz zostawi na krytyczną sytuację najwyżej. Zobaczymy, jak to będzie. O, widzisz, niech sobie chodzi z siekierą. On niech sobie chodzi z Uzi. Wasyl z pałą. No dobra, tu mamy jedną kwestię rozwiązaną na pewno. W takim razie za czym pójdę do kanałów? Mimo wszystko i tak chciałbym... rozwiązać jeszcze problem tego sejfu. Problem, no nie problem sejfu, ale chciałbym się tam w jakiś sposób dostać. Chyba, że tutaj w tunelu mamy jeszcze, będziemy mieć jakąś wskazówkę. No ale nie wygląda, tu mieliśmy tylko skrzynię, kamienie. Butla z tlenem została wysadzona. No dość intuicyjne, oczywiście próbowałem to podpalić. No dobra, no to teraz pytanie, nawet jeżeli nie znamy kodu do sejfu, tak na dobrą sprawę. Wasy nie chcę powiedzieć, to może jest jakiś inny sposób, żeby się do tego sejfu dostać. Tylko jaki? O nie, no to już raczej nie przejdzie. Przypalić go nie przypalimy, strzelić do niego nie strzelimy, Armagedonu też raczej nie mamy co używać. Dobra, wyjdźmy sobie może na zewnątrz na moment. Butelka wódki, duża szklana butelka z alkoholem. No to chyba też tutaj nic nie pomoże. Jakiś klucz, może jakieś przedmioty. Dziennik, ręcznie pisany dziennik. Łapa, łapa potwora w idealnym stanie. Notatka. BT6213, BT6213 i BT6213. Macierz dyskowo o dużej pojemności. To są te macierze, które mamy znaleźć. Gumowe rękawice i urządzenie komunikacyjne. Tak właściwie użyliśmy łapy, użyliśmy rękawic, użyliśmy butli z tlenem. Macierz dyskowa to jest... jeden z przedmiotów głównych, można by powiedzieć. Dziennika nie możemy, że tak powiem, w żaden sposób użyć, natomiast dostajemy kawałek informacji, więc zostają nam tylko notatki, które możemy bądź nie w jakiś sposób ułożyć. BT6213. Pamiętaj, że nie każdy jest hybrydą. Pierwsza jest tu. Będę cię obserwował. Pierwsza jest tu. W sensie, że notatka? I podkreślona.
Może pierwsza jest tu chodzi o macierz dyskową. Będę cię obserwował. Pamiętaj, że nie każdy jest hybrydą. BT6213. No i to mi wygląda tak swoją drogą na to, że jak podejdziemy do sejfu, jak kliknę dwa razy B, tak jak to się kiedyś wcześniej klikało, to było B. Teraz, że dwa razy. T, no to jest 8 raz. 6, 2, 1, 3. No i teraz powinienem kliknąć to, bądź gwiazdkę i powinno nam zaakceptować. Nie wiem, może jedynkę jako pierwsza, ale nie, safe się nie otwiera. Więc nie wiem, może tu w dzienniku gdzieś pisze, ale nie sądzę. Łapa potwora. Zastanawiam się, być może jeszcze, tak szczerze powiedziawszy, chodzi o coś z tym mutantem tutaj, który jest niegroźny. Ale co, mam do niego strzelić? No nie. Z tego? No też nie. Czy z tego? No nie. Może granatem? Też nie. Wytyczem ognia? Też nie. Nożem do niego rzucę. Też nie. Bądź tu człowieku mądry. Może go mam uśpić? Nie przejdzie. No i nie dostaniemy się do sejfu. Nie mam pomysłu naprawdę, jak to... jak się włamać do tego sejfu, mimo że tutaj chodzą sobie w kółko. Czy tutaj w magazynie była jakaś informacja jeszcze? O nie, nie było żadnej. Zastanawiam się, czy nie ma jakichś znaków, jakichś liczb, czegoś takiego. Jedyne numery jakie są, no to jest to BT6213. A może po prostu samo 6213 powinienem wpisać? Sześć, dwa, jeden, trzy. Nie przechodzi w żaden sposób. Co z zerami wypełnić resztę? No nie. Jeszcze zastanawiam się, czy na tej macierzy dyskowej nie ma czegoś napisanego, jakichś numerów, ale z tego co widzę nie bardzo. A może to był taki wybór, albo butle z tlenem mogą podstawić tu pod save, albo mogą podstawić tam na dół, no. Ale zaraz, zaraz. Ja tu mam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Dobra, to nie przejdzie, ale pan Trantin ma coś takiego, co się nazywa łom. Nie, łom też widzę, nie zadziała na save. Napalm również nie. No trudno w takim razie. Tutaj na ten panel niestety nie mogę użyć, żeby go otworzyć łomem. Tutaj też widzę, że nie ma za bardzo żadnej informacji, co i jak. Bo najgorsze jest to, że z tego co wiem, z tych kanałów nie da się wrócić, bo po prostu fabuła toczy się dalej, no i to jest trochę takie...
niefajne, a nigdzie nie widzę dalej informacji na temat tego, jak otworzyć ten safe. Bardzo mi będzie przykro, jak będę musiał się udać dalej bez otwierania safe'u. No ale to jest też element gameplaya tak naprawdę, może coś jeszcze w tych zwłokach znajdę. Ciała dwóch mężczyzn, którzy zaginęli prawdopodobnie wskutek działania jakiejś trucizny, no dobra. Tutaj już wydaje mi się, ale nic nie będzie. No można tutaj przejść, ale tutaj nie mam żadnych informacji, żadnych notatek, żadnych kartek. Żadnych takich rzeczy niestety. No i tak sobie chodzimy po Lubinie, ponieważ akcja toczy się w Lubinie, tak swoją drogą. Gdzieś w Polsce. Tutaj są jakieś napisy, ale to chyba też nie to. Nie mam pojęcia tak naprawdę, gdzie to wszystko mogłoby być. Schowane. Kurczę, no ale po coś tego mutanta śpiewającego uratowaliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje. To powinno być istotne, no bo ten cały budynek, który tutaj jest, z tego co widzę, no to nie został w żaden sposób przez nas użyty. I też, bo tam jest tak naprawdę w tym budynku tylko safe. Czy to jakoś do pociągu, ale widzę, że tu do pociągu też nie bardzo da się wejść. Tutaj może na biurku coś, ale widzę, że też nie bardzo. O, no niestety. Tu jest też jakieś wejście, ale widzę, że też nie bardzo. A może gdzieś tutaj na ten statek jakoś się nazywa, czy coś? Może nazwę tego statku byśmy podali jako numer sejfu? Bo z samochodu coś wyciągnęli, ale widzę, że z Trabanta nic nie uda się wyciągnąć również. Nazwa tego statku? Ja wiem, już kombinuję na wszelkie możliwości. No, ale niestety nie widzę nic takiego. Ja wiem, może szyfr jest tylko do złamania. No dobra, trudno, raczej myślę, nie będziemy się z tym bawić. Lecimy dalej. Jakiś wóz wojskowy. Czy gdzieś tu przy helikopterze. Nie chcę też tam za bardzo podchodzić, więc sobie zapiszę na wszelki wypadek, jakby mnie znowu miało wrzucić do kanałów, do których nie chcę, żeby mnie wrzucało. Okej. Okay. Tu jest silos, tu jest zejść do silosa, do którego nie chcemy iść. Ale możemy spróbować jeszcze podejść tutaj. O, właśnie. Jesteśmy blisko kanałów. Szukajcie dużego zaworu. Mam nadzieję, że ci ludzie są tam na dole. Tutaj dawno by już zginęli. Nie mogłem ochronić innych. Przykro mi, ale teraz muszę odejść. Kogo ochronić? O czym ty mówisz? Zaczekaj, ty znasz ten teren. Zróbcie to sami. Ja muszę iść, muszę. Stój! Zostaw go, szefie. Niech idzie. Demony opanowały jego myśli. Oui, on może być psychotyczny, ser. Biedny drań. Chyba powinien był zostać z nami.
No i dobra, i przechodzimy od razu do walki po akcji z Wasylem. Demony, weźcie moje kule do piekła! Ja się na to nie pisałem. Nawet nie wiemy, czy można je zabić. Musimy znaleźć członków pierwszej grupy. Żywych lub martwych. No dobra. Zróbmy to tak, jak ostatnio to zagraliśmy. Czyli spróbujmy to zagrać w bardzo podobny sposób. Podpalmy Garcię. No i dobra, i dopakujmy mu szczęście, z tego co pamiętam. Niech ma szczęśliwe strzały. Bu, bu, bu. Okej. Co? Mam taki pomysł, żeby się pobawić. Aha, nie dorzucę tutaj. Na razie w tym kierunku. Ale to zaraz. Najpierw sobie do nich trochę poszczelamy. Mi się przynajmniej wydaje. A i tutaj nie trafię niestety dwóch. No ale do tego szczelę, za połowę przynajmniej. Okej. Słabo trochę, ale jak na pierwszą turę nie jest źle, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, ten widzę zachowawczo, ten też zachowawczo. No ci za bardzo nie mają możliwości. Podłażą, no i ten będzie strzelał. Dobra, spróbujmy strzelić do Garcii i wykończyć przynajmniej Garcii. Aha, ten się zablokował tym. Jak podejdę tu o jeden, to nie wiem potem, czy się wycofam. No dobra, chyba powinienem się wycofać, a jeszcze... Szczęście! 12 i bardzo dobrze. Teraz się wycofamy tutaj nim trochę. Zastanawiam się, czy owiczem nie rzucić i nie zobaczyć jak to działa. Tak z ciekawości. Podejść sobie tu. Aha, on tu nie dorzuci. No dobra, no to jak tutaj nie dorzuci, no to... Aha. Okej, czy widzę, że pistolet na strzałki też raczej nie bardzo. Dobra, strzelmy w takim razie ze zwykłego, normalnego pistoletu. 5 plus 2, średnia osłona. Trantinem sobie strzelimy po całości, z boku tylko 14 plus 2. Dość ładne obrażenia oberwie. Ale niestety dojdzie do nas. Ten nie dojdzie, Garcia nie dojdzie i tu żaden z nich nie dojdzie. No dobra, pamiętajmy, że mamy jeszcze napalm i różne inne ciekawe rzeczy. Więc tragedii nie ma, ale widzę, że ta rozgrywka jest jednak trochę gorsza. O, natomiast tyle dobrze, że Garcia nie leży martwy. Okej, okay, widzę, że jednak wodza będzie mi próbował bić tutaj. A wódz się stał łatwopalny. To mnie trochę niepokoi. Dobra, tu widzę, podchodzą na potęgę. A Garcia musi się cofnąć niestety. Okej, spróbujmy rzucić... Aha, oni są oddaleni tutaj. Ile to ma zasięgu pól? 3 pola. Okej, mam pomysł z Trantinem, jak poszczelam.
ten 16 plus 2 dwa razy, to jest dobry wynik moim zdaniem. Wodzu, wodzu, co byś mógł wymyślić, wodzu? Myślę, że na razie nic specjalnego, na razie go tutaj po prostu z siekierki tylko rozwalimy. Jest siekiera. I dostaniemy poziom i przynajmniej skryjemy się przed resztą, więc... To był dobry ruch. Jak rozwinąć Owicza? Myślę, że na razie dam mu trochę do życia. Trochę więcej życia mu przypakuję. To będzie takie dość rozsądne. Dobra, wezmę go, odwrócę w tą stronę. Teraz co z nim zrobić? Okej, widzę, że tutaj zasięg jest dość ważny w tym. Dobra, strzelmy po prostu do niego. Za 7. Nie jest to dużo. I się po prostu wycofamy na tą pozycję. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Okej, Trantin widzę teraz będzie łatwopalnym celem niestety. Tutaj widzę, że podchodzą dalej. Dobra. W takim razie spróbujmy sobie może to rozegrać w ten sposób. Wodzu, wodzu. Podejdź sobie tutaj. Odpal sobie miotacz ognia. I po prostu go zjaraj. O to chodziło. Ustaw się do góry i bardzo dobrze. Teraz tak. Owicz, owicz, widzę tutaj dużo nie narobi. Ale możemy pokombinować trochę w ten sposób. Zobaczymy co się... Nie shotgun. Zobaczymy co się stanie. Użyjemy sobie na nim w takim wypadku tej butelki. Okej, czyli widzę, że ta butelka daje tak samo łatwopalność. A zobaczmy jak działa napalm. No, powiem tak, napalm działa świetnie, ale wolałbym go na razie nie używać, chociaż... Nie, bo owicza nam dziabnie, a owicz jest, znaczy nie jest łatwopalny, ale nie chciałbym, żeby go działo. A mogę rzucić granata? No na przykład tu zobaczymy, czy będzie ogłuszony. Jest ogłuszony plus łatwopalny. Dobra. O, pięknie, pięknie podeszli. Dobra, dość, że jest ogłuszony plus łatwopalny. Tak bym jeszcze... W sumie jakbym Garcia rzucił jeszcze tym butelką. Też nie wpłonie. Okej. I teraz z Trantinem bym sobie spróbował strzelić z tego granatnika. Ale bym sobie bardziej myślę tu podszedł. Oj, spróbował coś takiego zrobić. Okej. Dwóch płonie, nieźle. Trantin, co ja chciałem tobie rozwinąć? Nie pamiętam. Szczęście chyba, przede wszystkim. Tak, żebyś miał przynajmniej 1/4 szczęścia. To ma 27, tamten ma 34. A
A rzućmy sobie do niego nożem tutaj z boku, zobaczymy jak to będzie. 9 plus 2, no dobra, powinien spłonąć w takim razie. Następnym tym Garcia tutaj niestety dojedzie Mijowicza z tego co widzę. Albo mi dojedzie niestety, ale... Nie, no dobra, Owicza mu wystawię, żeby mi tutaj nie wlazł. To w tym wypadku będę w stanie się ustawić... O, nawet tutaj będę w stanie się ustawić w ten sposób. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj powinni trochę spłonąć. Ten jest ogłuszony, no tutaj niestety dostanę. Widzę, że ta bariera też ogniowa robi, znaczy może robić za całkiem niezły brak przejścia. O, Owicz dostał. Owicz, kontratak. Nie no, butelką raczej nie chcę kontratakować, bo i tak już jesteś łatwopalny. Ale myślę, że cię po prostu uśpię, panie Garcia. Bądź pan ogłuszony. Dobra, ty spłoniesz, ty chyba też spłoniesz. Otworzysz... I zabierzesz wszystko. I bardzo dobrze. A tobie by pasowało, panie kolego. Zrzucimy nawet nie tobie, tylko Trantin niech go wykończy. On powinien spłonąć teraz. No dobra, myślę, że nie ma sensu atakować tym aż. Strzelimy sobie po prostu do niego z pistoletu. Ale strzelimy sobie od niego od boku. 12 plus 2. Teraz oni powinni spłonąć. Jeden zarówno jak i drugi. A ja myślę, że powinienem sobie tam przejść na drugą stronę. Aż... Aha, nie użyję teraz miotacza ognia, ale mogę się bronić, ponieważ jeden i drugi powinien paść, to może nawet sobie wkleję tutaj jeden bandaż. Żeby było co i jak. Oni teraz powinni zostać zdławieni przez ogień. Ja widzę, że ten napalm dość mocno działa, bo tutaj po 15 cały czas dostają. Widzę, że płonie i płonie, więc widzę, że dobrze strzelać na początku rundy z napalmu. Okej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tutaj przechodził tędy. No dobra, nie będziemy tutaj w takim razie przechodzić. Owiczam sobie natomiast... Podejdziemy z tej strony, uderzymy go toporem. 15 plus 2. A jak działa to? Ho, ho! Dobra. Powiem tak, działa to cudownie, ale nie będziemy tego używać na tą walkę. Przynajmniej nie teraz. Tak myślę, żeby tego nie używać teraz. A Trantin też byś mógł zjeść jakąś przekąskę, ale widzę, że Trantin nie ma żadnych przekąsek. Dobra, weź Uzi. Okej, widzę, że Sullivan sobie dojdzie w takim razie spokojnie do tego, do skrzynki. Owicz w takim razie od tyłu go uderzy z siekiery. 14 plus 4, całkiem nieźle.
A my sobie z Trantynem strzelimy do niego za 15. No dobra, no niestety nie siadło więcej. Tanie 3 rzuci na Trantyn. O, jednak na Owicza. No dobra, Owicz ma na szczęście pancerz. Nie chcę zakończyć jeszcze, nie chcę zakończyć jeszcze walki. Chcę na pewno jeszcze dojść do tej skrzyneczki. A Garcia, widzę, nie jest już w najlepszej formie. Więc sobie po prostu zrobimy defensywną akcję. No, wszyscy przeżyją raczej bez większego problemu, ale... Dobra. Teraz sobie dojdziemy do skrzyneczki. Otworzymy sobie ją. I mamy to, co chciałem najbardziej mieć, czyli kamizelkę kuloodporną, tą większą, która jest dość istotna. No i dobra. Poziom pierwszy. Uzi poziom czwarty. Dobra, pokaż Garcia, jak się łomem pracuje. No dobra, widzę, że jednak za dużo nie pokazałeś. Co, Jowicz cię musi znowu uratować? 2 HP. Złoty strzał. No niestety, tak to jest. Ta walka wyszła dobrze. Ale niestety mamy od razu drugą. Dobra, Trantyn. Jakbyś sobie podszedł tu, strzelił tu. 40 plus 2, bardzo mi się podoba. Owicz, podejdź tu, skończ dzieła. Bardzo ładnie. Panie dowódco. Czy pan dostrzelisz z karabinu po skosie? Dostrzelisz, ale... Ale nie tak, jakbym tego chciał. Chociaż może szczęście. 25 i połowa życia mniej. Okej, okay, on tutaj dojdzie niestety. Ale tutaj już na szczęście nie. Tutaj żadnego z naszych chłopaków tutaj nie chwyci, więc to mnie cieszy. A czy ten do mnie dojdzie? Też nie dojdzie. Dobra, świetnie. Pozostaniemy teraz, będziemy mieli turę bez ran, na szczęście. No dobra, teraz tak. Mieliśmy coś takiego tutaj jak Uzi. I pan Trantyn mógłby sobie strzelić tu, więc spróbujemy wysadzić tego trochę w powietrze teraz. I przejść na przykład tutaj. Okej, okay, tutaj widzę, że możemy naszym wodzem od tyłu podejść. Spróbujemy od tyłu podejść i podpalić go. Nie podpalimy, bo to nic nie da. Ale spróbujemy strzelić mu w plecy. 19 plus 4, całkiem ładnie. A tu podejdziemy od boku i go wykończymy z siekiery. No dobra. Nie wygląda to źle, tak naprawdę. Dwie tury, dwóch przeciwników nie ma. O, ale jak widać... Pan Trantyn oberwie. Jakimś niebieskim śluzem, cokolwiek to było.
O, jak się pięknie ustawili. O, jak mnie się to podoba. Wszyscy oberwą. Jeden jeszcze padnie, drugi dostanie wysadzenie z beczki. Panie Trantin, robisz pan tu grę. Dobra, damy mu trochę więcej życia, bo szczęścia ma, wydaje mi się, dostatecznie dużo. Dobra, widzę, że Owicz dalej mele fighter. I siekierą za 8 na 20 plus 2 i może być. Narąbiesz się, Owicz, tych potworów, że... Będzie. To Saszmon. Ciekawe, czy... Czekajcie, ciało jest jeszcze ciepłe. Musiał zginąć dosłownie kilka minut temu. Pośpieszmy się. Może MacFadden jeszcze żyje. No, i tak jak wspominałem, nie da się tutaj z powrotem wyjść do góry niestety, co mnie to trochę nie niepokoi i mi się to trochę nie podoba tak naprawdę. No ale cóż, tak jest skonstruowana gra. Nie pamiętam, czy był potem jakiś powrót, czy nie było żadnego powrotu. No dobra, nakarmę naszych żołnierzy. Dajmy im jakieś plastry, jakieś środki przeciwbólowe. Owicz to sam się wyleczy. Dobra, jakieś jedzonko mu damy. 52, 113, 123. Środki przeciwbólowe można byłoby mu dać. No ale dobra, myślę, że na razie na tym etapie sobie zakończymy. Myślę, że idzie całkiem nieźle. Oczywiście mogłoby być lepiej, ponieważ moglibyśmy otworzyć safe, no ale się nie udało. Więc zapiszemy sobie to na kanał 1 jeszcze raz, żeby tamtych save'ów nie nadpisywać. No i z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam na następne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!